się wcale, by nadzwyczaj dziwna, lecz zarazem bardzo prosta opowieść, do której przystępuje, znalazła wiarę u ludzi. I zaiste byłoby z mojej strony szaleństwem spodziewać się jej w sprawie, w której nawet moje zmysły nie dopuszczają własnego świadectwa. Wszelako szalony nie jestem i nie śnię na pewno. Jutro przyjdzie mi umrzeć. Dziś przeto chciałbym ulżyć brzemieniu mej duszy. Bezpośrednim mym zamierzeniem jest przedstawić jasno, zwięźle i bez ogródek szereg zdarzeń z zakresu mojego domowego pożycia. Następstwa tych zdarzeń rozwinęły się dla mnie w lęk, mękę i unicestwienie. Nie śmiem Atoli ich tłumaczyć. Mnie nie dały nic ogrom grozy. Dla tłumów będą raczej dziwaczne niż straszliwe. Być może, iż kiedyś znajdzie się umysł, co zdoła me urojenia sprowadzić w dziedzinę zjawisk już dawno znanych i mając więcej spokoju i logiki, a znacznie mniej pobudliwości ode mnie, nie dostrzeże w okolicznościach, które wspominam z przerażeniem, nic ogrom zwykłego następstwa najnaturalniejszych przyczyn i skutków. Od dzieciństwa byłem znany z pojętności oraz dobrotliwości mego usposobienia. Wrodzona mi czułość była tak jawna, iż uczyniła mnie igraszką mych towarzyszy. Przede wszystkim lubiłem zwierzęta, a rodzice dogadzali mi w wyborze tych moich ulubieńców. Niemal wszystek mój czas spędzałem z nimi i byłem najszczęśliwszy, gdym mógł je pieścić i karmić. Ta właściwość charakteru wzmagała się z laty. W wieku zaś męskim stała się głównym źródłem mych radości. Ludziom, którzy wiedzą, czym jest przywiązanie do wiernego i zmyślnego psa, nie potrzebuję zgoła tłumaczyć ani rodzaju, ani też głębi wynikającego stąd zadowolenia. W niesamolubnym i ofiarnym przywiązaniu zwierzęcia jest coś, co wnika wprost do serca, które często miało sposobność doświadczyć, czym jest nędzna przyjaźń i nikła jak pajęczyna trwałość uczuć tylko ludzkich. Ożeniłem się wcześnie i byłem szczęśliwy, widząc w mej żonie skłonności zbliżone do moich. Poznawszy me zamiłowanie do zwierząt domowych, dokładała wszelkich starań, by wybrać dla mnie najmilsze. Mieliśmy ptaki, złote rybki, ładnego psa, królika, małpeczkę i kota. Było to nadzwyczaj duże i piękne zwierzę, całkiem czarne i niesłychanie zmyślne. Mówiąc o jego inteligencji, żona moja, w głębi duszy nieco przesądna, czyniła nieraz aluzję do dawnego ludowego zabobonu, wedle którego wszystkie koty czarne są przecież gnionymi w zwierzęta czarownicami. Nie utrzymywała wszakże tego poważnie, wspominam zaś o tym szczególnie dlatego jedynie, iż właśnie w tej chwili przyszedł mi na myśl. Pluto, tak kot się wabił, był moim ulubieńcem i towarzyszem zabawy.
dorosłości dokonała się, wstydzę się przyznać, w całym mym usposobieniu i charakterze zupełna zmiana na gorsze. Z dnia na dzień stawałem się coraz posępniejszy, coraz gniewliwszy, coraz bezwzględniejszy w stosunku do innych. Ośmieliłem się lżyć moją żonę. W końcu znieważyłem ją czynnie. Moi ulubieńcy odczuwali, obchodziłem się z nimi okrutnie. Dla Plutona zachowałem wprawdzie wciąż jeszcze tyle względów, iż nie dręczyłem go. Jak to nieraz się działo z krójkami, małpą, a nawet z psem, gdy przypadkiem lub by okazać swe przywiązanie, zabiegał mi drogę. Właściwa ma dusza, jak gdyby nagle uleciała ze mnie, a mnie całego przeniknęła jakaś iście szaleńska złośliwość, podsycona gorącym napojem. Wyjąłem z kieszonki od kamizelki scyzoryk. Otworzyłem go. Ująłem biedne zwierzę pod gardło i nie spiesząc się wcale, wyłupiłem jedno oko. Wstrykam się, pałam, rumienie, opisując ten wybuch ohydnej dzikości. Następnego dnia, kiedy pierzchły odurzające wysiewy nocnej hulanki i trzeźwy wrócił rozsądek, wezbrało we mnie uczucie grozy i skruchy za popełnioną zbrodnię, lecz był to jeno określony odruch, przy którym dusza pozostała nietknięta. Pogrążyłem się znów w wyuzdaniu i wnet utopiłem w winie wspomnienia owego czynu. Tymczasem kot zwolna powracał do zdrowia. Wprawdzie pusty oczodół wyglądał straszliwie, lecz ból widocznie już mu nie dolegał. Wałęsał się jak zwykle po domu i, co z góry można było przewidzieć, za każdym mym zbliżeniem się w największym uciekał po płochu. Kołatało się we mnie jeszcze tyle dawnej duszy, iż z początku martwiła mnie ta jawna odraza przywiązanego onki do mnie zwierzęcia. Wszelako uczucie to rychło ustąpiło miejsca rozdrażnieniu, po czym przyłączył się jak gdyby w celu ostatecznego i nieodwołalnego pognębienia duch przewrotności. Na ducha tego filozofia nie zwraca uwagi. Co do mnie, jest rzeczą równie pewną, iż dusza moja istnieje. Jakże przewrotność jest jedną z pierwotnych popędów ludzkiego serca. Stanowi jedną z nieodłącznych, pierwotnych właściwości czy uczuć,
ustawałem w swej zawziętości i dopełniłem w końcu miary krzywd wyrządzonych bezbronnemu stworzeniu. Pewnego dnia zadzierzgnąłem mu pętle dookoła szyi i powiesiłem je na gałęzi. Powiesiłem je, mając rzęsiste łzy w oczach i duszę pełną gorzkich wyrzutów. Powiesiłem, ponieważ wiedziałem, iż to zwierzę było do mnie przywiązane i ponieważ czułem, iż nie sprawiło mi żadnej przykrości. Powiesiłem, ponieważ byłem poświadczony, iż tym uczynkiem dopuszczam się grzechu, śmiertelnego grzechu, który do tego stopnia mą nieśmiertelną znieprawi duszę, iż wytrąci ją, gdyby to było rzeczą możliwą, poza obręb nieprzebranego miłosierdzia, wszechlitosnego i wszechgroźnego Boga. W nocy, co nastała po dniu tego okrutnego czynu, obudził mnie ze snu krzyk, że się pali. Stały już w płomieniach zasłony mego łoża. Cały dom gorzał. Mojej żonie, służącej i mnie samemu, niełatwo przeszło uniknąć ogniowej śmierci. Ruina była zupełna. Postradałem całe me doczesne mienie i pogrążyłem się odtąd w rozpaczy. Nie jestem tak słaby, by pomiędzy tym nieszczęściem a moim okrucieństwem zadzierzgnąć węzeł przyczyny i skutku. Przedstawiam tylko cały łańcuch zdarzeń i nie chciałbym w nim żadnego pominąć ogniwa. Następnego dnia przyszedłem obejrzeć skliszcza. Wszystkie ściany zawaliły się prócz jednej. Znajdowała się ona pośrodku domostwa i stanowiła niezbyt grube przepierzenie, o które opierało się wezgłowie mojego łóżka. Tynk nie odpadł w tym miejscu pod wpływem ognia, co przypisywałem tej okoliczności, iż niedawno go narzucono. Przed tą ścianą zebrał się wielki tłum ludzi, zaś niektórzy z nich, jak mi się zdawało, poddawali pewną jej część nadzwyczaj drobiazgowemu i dokładnemu badaniu. Okrzyki jak: to rzecz dziwna, to szczególne, obudziły moją ciekawość. Zbliżyłem się i ujrzałem na białej powierzchni jakby wyrytą w płaskorzeźbie postać olbrzymiego kota. Kontury były odtworzone z osłupiającą wyrazistością. Z szyi zwierzęcia zwieszał się powróz. Gdym po raz pierwszy ujrzał to widmo, gdyż za nic innego nie mogłem tego uznać, zdumienie moje i przerażenie nie miało granic. Na koniec przyszła mi z pomocą rozwaga. Przypomniałem sobie, iż kot wisiał w ogrodzie przylegającym do domu. Gdy rozległ się krzyk o pożarze, ogród ten zapełnił się gromadą ludzi. Otóż ktoś odciął zapewne zwierzę z powroza i przez otwarte okno wrzucił je do mego pokoju. Uczynił to znać w tym celu, by mnie obudzić ze snu. Któraś z walących się ścian wmieściła swym ciężarem w świeżo narzucony tynk ofiarę mojego okrucieństwa, po czym wapno w połączeniu z solami amonowymi zwłok zwierzęcia wytworzyło pod wpływem ognia ów widziany przeze mnie obraz. Jakkolwiek w ten sposób udało mi się naprędce uspokoić mój
podejściem jąłem się rozglądać za zwierzęciem tego samego rodzaju i przybliżonego wyglądu, które zajęłoby jego miejsce. Pewnej nocy, kiedym na wpół nieprzytomny siedział w najohydniejszej tawernie, dostrzegłem nagle jakiś czarny przedmiot na wierzchu jednego z olbrzymich antałów napełnionych dżinem czy rumem, a stanowiących najważniejsze w tej gospodzie sprzęty. Przez jakiś czas nie odwracałem oczu od wierzchu owej beczki i dziwiłem się niepomiernie, iż nie zauważyłem wcześniej znajdującego się na nim przedmiotu. Wreszcie zbliżyłem się ku niemu i dotknąłem go ręką. Był to czarny kot, bardzo duży, tak duży jak Pluto i najzupełniej doń podobny, z jednym wszelako wyjątkiem. Pluto nie miał na sobie ani jednego białego włoska, natomiast owego kota widniała wielka, acz niezbyt wyraźna plama bieli nieomal na całej jego piersi. Gdym go dotknął, podniósł się natychmiast, jął głośno mruczeć, ocierać się o moją rękę i było widać, że jest z mej obecności zadowolony. Znalazłem zatem takie właśnie zwierzę, jakiego szukałem. Zwróciłem się natychmiast do gospodarza z pytaniem, ile za niego żąda, lecz ten nie przyznawał się do niego. Nie znał go wcale. Nie widział go nigdy przedtem. Nie szczędziłem kotu pieszczot, a kiedym zabierał go do wyjścia, widać było, iż chce mi towarzyszyć. Zabrałem go więc ze sobą i wyszedłszy na ulicę, zatrzymywałem się co chwila, by go pogłaskać. Gdyśmy przyszli do domu, obłaskawił się rychło i stał się wielkim ulubieńcem mojej żony. Natomiast ze mną było inaczej, gdyż zacząłem odczuwać do niego odrazę. Stało się wręcz odmiennie niż przewidywałem. Sam nie wiem jak i dlaczego. Przywiązanie bowiem, które mi jawnie okazywał, raczej mnie zmierziło i odstręczyło. Ta odraza i niechęć zamieniły się zwolna w gorycz nienawiści. Unikałem zwierzęcia. Coś jakby odruch zawstydzenia i pamięć popełnionego dawniej okrucieństwa nie pozwalało mi znęcać się nad nim. Całymi tygodniami nie podnosiłem nań ręki i w ogóle nie dręczyłem go wcale, ale powoli doszło do tego, iż patrzyłem nań z niewysłowionym wstrętem i w milczeniu unikałem jego przemierzłej obecności, niby tchnienia zarazy. Do tej nienawiści przyczyniło się niewątpliwie odkrycie, jakiego dokonałem, powróciwszy z kotem do domu. Oto przekonałem się, iż podobnie jak Pluto nie miał on jednego oka. Wszelako dzięki tej okoliczności polubiła go jeszcze więcej moja żona, która, jak już wspominałem, posiadała w znacznym stopniu ową tkliwość uczuć, co była ongi najznamienitszym mym rysem i stanowiła dla mnie źródło najzwyklejszych i najczystszych uczuć. Pomimo odrazy, jaką czułem do kota, przychylność jego ku mnie zdawała się zwiększać. Nie odstępował mnie ani na krok z trudnym do zrozumienia uporem. Gdym siadał,
Jakież to żałosne i okropne narzędzie przerażenia i kaźni.